Okej, dzisiaj Wam pokażę taki fajny filmik, jak z dwóch zestawów mikroskopów skleciłem sobie taki jeden, powiedzmy, no już który mnie w miarę satysfakcjonuje. Nie jest to oczywiście profesjonalna liga, ale zrobiłem takie coś. Kupiłem mikroskop cyfrowy, ten tu co tutaj widzicie z pilotem, razem ze stojakiem i z takim oświetleniem, gdzie cyfra mi totalnie nie podeszła. I kiedyś wcześniej kupiłem taki stereoskopowy mikroskop Aomeke. Można go kupić na AliExpressie, powiedzmy do 200 zł. I powiem Wam, że ten stereoskopowy bije w każdą cyfrę. Nie ma porównania, jeżeli chodzi o spojrzenie przez dwa okulary i co się dzieje pod takim mikroskopem, niż to, co daje nam cyfra. A co dopiero na jakimś lepszym sprzęcie za 6-7 stówek albo i więcej. Tylko mogę się domyślać i w przyszłości jestem pewny, że sobie na pewno taki skombinuję. A ten wygląda następująco. Połączyłem go na razie tak prowizorycznie, tylko z tym uchwytem tutaj od tego cyfrowego mikroskopu. I powiem Wam, że jest zarąbiście. Prawie czuję się, jakbym, kurczę, miał jakiś już taki zestaw, co mają na filmikach. Zastanawiałem się jeszcze, co by było, jakby tutaj wymienić na lepsze obiektywy, na takie obiektywy, czy to są soczewki. Co by się stało? Bez problemu można operować. Obszar jest jakieś, nie wiem, z 10 cm będzie na pewno. Około 10 cm. A jeszcze się zastanawiałem nad takim czymś, żeby zdemontować tutaj ten cały uchwyt. To jakoś zamontować do tego lub kupić coś takiego do aparatów, żeby zamontować ten mikroskop na jakimś takim ramieniu, które mógłbym sobie na przykład ustawiać w każdej pozycji. Są takie rzeczy i to by było już w ogóle po prostu czad, bo wtedy mógłbym sobie taki mikroskop na przykład ustawić pod kątem, na bok. Także daję do myślenia i jestem zadowolony z tego. Chyba najlepszy mój set, jaki teraz mi się udało zrobić. Jeszcze tylko oświetlenie jakoś pomyślę, jak zamontować te diody LED do tego wszystkiego. Może jakoś z boku, nie wiem. Zobaczymy. Na razie tutaj nie mam nigdzie jak tego przyczepić. I na koniec powiem Wam tak. Nie inwestujcie w żadne takie mikroskopy, jeżeli chce się bawić amatorsko naprawą elektroniki. Nie inwestujcie w cyfrę. Najlepsza droga, jaką możecie pójść, to jest zainwestowanie chociażby w taki najtańszy mikroskop stereoskopowy, który Wam po prostu rozwali czachę. Jeżeli będziecie mieli na przykład cyfra, a przesiądziecie się pierwszy raz w życiu na taki stereoskopowy mikroskop. Ja już nie mówię, jak ktoś zainwestuje 500 zł, czy tam więcej, już w jakąś taką lepszą głowicę stereoskopową, gdzie na przykład mamy jeszcze możliwość zamontowania takiej kamerki jako trzeci okular, to już wtedy jest totalny wypas. Wtedy można już naprawdę bawić się w naprawianie na fajnym poziomie. Mi ten Omekie do napraw spokojnie wystarczy, żeby wymienić jakieś rezystory bardzo małe. Tu mam raz 10, mam jeszcze 2 razy 20, czyli jeszcze większe powiększenie. Tyle, że się zmniejsza troszeczkę obszar roboczy, ale te razy 10 mi w zupełności wystarczają do wlutowania rezystorów, nawet tych najmniejszych. Wszystko widać super, jak się cyna roztapia. Nie ma porównania do cyfry i na tym zakończę, że stereoskopowe cyfry po prostu miażdżą pod każdym względem. Pozdrawiam.